mnie to zastanawiało, od kiedy Ania mi powiedziała, że będziemy razem nagrywać program. Dlaczego pan tyle lat gra? Ha, dlaczego? To się bierze z takiego mojego szacunku dla komputera i on wzbudził ten mój szacunek sam z siebie, że nagle jest jakiś przyrząd obok mnie, który bardzo precyzyjnie myśli o wiele szybciej niż ja, nie ma myślenia abstrakcyjnego, ale jest taki bezwzględny w tym takim logicznym, przy mojej rozchwianym sposobie myślenia, bałaganiarstwie, nagle jest coś takiego, co porządkuje pewien okres, jak to powiedzieć, pewną część mojej osobowości, że jeśli coś chcę wiedzieć na pewno, to na pewno będę wiedział u niego, szczególnie przy dzisiejszej rozbuchanej sieci internetowej. No, patrzę na te tysiące książek, które są w moim pokoju. Jeśli chcę coś dowiedzieć się o jakiejś książce, to ja nie sięgam do niej, nie kartkuję, tylko idę do internetu. Wiedza, która jest w tej chwili w internecie, a więc w komputerze, jest po prostu porażająca. Jeśli chcę sobie zwiedzić, pole elizejskie, proszę bardzo, wchodzę i jestem w Paryżu. Czyli jeżeli pan widzi grę, to co to jest? To jest próbnik rozwoju cywilizacji, tego jak daleko żeśmy zaszli? Myślę, że cywilizacja spowodowała coś o wiele bardziej głębokiego w moim myśleniu. Pierwsza cywilizacja, z jaką się zetknąłem. Nagle okazało się, że te reguły jakiejś gry komputerowej, jeśli się poważnie nad tym zastanowić, to one są zbudowane jak dzieje ludzkości. Zaczyna się, jeśli dobrze wszyscy pamiętają, gra od tego, że się jest wodzem jakiegoś małego plemienia, a kończy się wystrzeleniem rakiety na Księżyc, prawda? Czy do innej cywilizacji. I nagle reguły, które tam obowiązują, to wyważenie między ekonomią, rozbudową własnego miasta, państwa, również inwestowania w siły zbrojne, ale mądrej taktyki, bo historia z kolei mówi nam, że jeśli ktoś chce starożytnym państwem posługiwać się tak jak Sparta i budować silną armię, rzeczywiście osiągnie powodzenie, ale potem zniknie, tak jak zniknęła Sparta. Grecja z kolei, ta starożytna Grecja, zajęła się bardzo rozbudowaniem społecznym i kulturą. Nagle również przez tą Spartę została pokonana, a potem została pochłonięta przez Rzym. I jak to wyważyć? I reguły w tej grze okazały się niesłychanie bliskie historii naszej cywilizacji. Myślę o cywilizacji europejskiej. I nagle zobaczyłem, zatoczyłem koło i zobaczyłem drugie dno takiej wspaniałej logiki. I takiej logiki gier poszukuję w każdej. Age of Wonders posiada taką logikę, bo już mówiliśmy o zależności między ekonomią a siłami zbrojnymi. Nad ciekawością, co się dalej dzieje, a równocześnie pilnowaniem swoich granic, żeby nas przypadkiem ktoś nie zaatakował. Tego szukam w grach strategicznych. To jest tak jak w szachach. Trzeba myśleć parę przynajmniej ruchów do przodu, nie być za odważnym, ale też nie za tchórzliwym. Jak to wyważyć? Ano właśnie przy pomocy rozumu i myszki. Panie Tomaszu, pograliśmy! Bardzo dziękuję i gratuluję panu. Dziękuję również. No tośmy razem bohuna usiekli.